go. Każdy z nas marzy, żeby zrobiło mu tak. Sławek mówi, że w drugą stronę. A ja bym chciał tak. I've been where you've been, man. Down and out when I had no bucks and I had no luck to pull me up. Got faith when I misplaced that good grace and about face. Not too late, no need hate, a true waste. Forget the bragging, back it up. What about the action? This is me when I get the yapping. This is me when I show my passion. Look at the way I come up, have my back against the wall. Look at the way I get up, why would you ever let me fall? Look at the way I see it, I could be a superstar. I'm on the come up, yeah, I'm on the come up, y'all. I'm on the come up, yeah, I'm on the come up. If you będziemy łowili kabany. Denis, gdzie jest kaban? I'm talking to the world, lecture if it's necessary. Call me that professor with a flash of a vision. Generalnie czasami infrastruktura łowiska pozwala na powrót do korzeni. To jest chyba jeden z elementów, za które pokochaliśmy to wędkarstwo karpiowe. Aczkolwiek bardziej przeszliśmy transformację od ogniska do grilla, ale pozostała w nas nutka młodzieńczej, ułańskiej fantazji. Dzisiaj wieczorem będziemy piekli zmodyfikowane ziemniaki. Z GMO. Pięknie. Podczaskają iskry z iglastych pełnych żywicy gałązek. Każdy wie, jak wygląda ziemniak, ale nikt nie wie, jak wygląda wspaniały ziemniak. Look at the way I come up, have my back against the wall. Look at the way I get up, why would you ever let me fall? Look at the way I see it, I could be a superstar. I'm on the come up, yeah, I'm on the come up, y'all. Sławek popłynął ku przygodzie, ale chyba wyczuwa lekką presję. Trudno, presja też jest dobra, motywująca. Denis, jak tam? Ja powiem szczerze, nie ma innej opcji. Przyjechaliśmy tutaj złowić ryby. To jest największy specjalista na tej wodzie. Ja nie muszę mieć brań, ale musimy mieć ryby na pomoście. No dobra, na macie, bo na pomoście może być trochę im źle. Także nie ma siły. Musi być dobrze. If you see what I see, best believe I got good luck. Never doubt you got it, best believe you got it, yeah. Best believe you got it, yeah. Co? No ryby, wiesz, były, spuszyłem z 2-3 ryby, nie? Tam. Także zobaczymy, jak będzie, a... No, spowiały się, to trzeba zareagować, nie? Jak tam jest głęboko? No, z 1,5 metra może będzie. No to dobra, nie? Głębokość. Głębokość jest okej, okay, ale wiesz, no... Jakby jest jesień, tak, trzeba, wiesz, szukać tej ryby, nie? Nie możemy ten, weź rybę, wędkę, dobra? Zobaczymy, co wydarzy się za kilka godzin. Może wreszcie doczekamy się tego magicznego piku. W nocy były dwa. O, prawie wyrwały mnie z butów. Jedź, jedź! A tu nie ma, koniec. Także wiara, siła, moc, energia płynąca z prawdziwych chińskich specjałów. Produkowanych w Radomiu. Co? Co, zmieniamy zestawy? Dobrze, żeśmy przepieprzyli, nie? No zobacz, no przepieprzyli. Dostaliśmy łomot, ty. Lanie. Lanie. Lanie dostaliśmy, ale co, no damy, wiesz, damy jakby sobie, co, no trzeba walczyć. No tak, ale ja nie wiem, co zrobić w ogóle tej.
Ale wszystko mamy porobione tak, jak powinno, jak się należy. No, standardowe miejsca. Dobrze. Standardowe miejsca, a jakby... Moje też? No, twoje są w lesie, nie? Właśnie, ta żyłka, ja nie mogłem uwierzyć. Ja rano patrzę, czemu ona wchodzi pod pomost. Chcesz, żeby mi dzik pojechał. No, i przy zacięciu, żeby mi pod pomost. Na dziki przecież, na konie, tam no nie, jest stadnina. Jedni mówią konie, drudzy jakieś tam byki, a my mówimy dziki. Ale ja się boję dzików. A jak taką lochę byśmy wyciągnęli? Ale wiesz, jaki by, jaka rolka by była? Ja, tapety chyba. Rolka by była jak nic. Ty, masz jakiś pomysł na to? Wiesz co, no, ja myślę, że w ogóle nie ma sensu jakoś zmieniać miejscówek, tylko trzeba przy tym, co jest. I systematycznie może, wiesz, PV-ka jedna, coś takiego, nie wiem. Nie wiem, nie. No, na pewno, czy wiesz, no, nie ma sensu zmieniać miejsc na jesień, tak? No, chyba, że na wiosenne. Ale ja tu nie mam tyle czasu, nie zostanę. Nie, bo to trochę po parę miesięcy byś musiał posiedzieć, nie? No, ale potem pod lodówek nie mam, nie? No to ja bym ci przywiózł. Nie, nie, ty, ja wiem, że ty jesteś dobry chłopak, ale nie przez nie namówisz. Mamy. Tak. Mhm. Spadł. Nawet leszcza nie umiesz złowić tej. Co tam? Jak nie umiem? Mówiłem, nie widziałeś? Tam co złowiony jak niesmaczny. Tam niech żyje. 100 lat, 100 lat. Ale coś się dzieje. Leszcze. Dzisiaj zapowiadają wiatry silne. Trzeba skorzystać tutaj z udogodnienia, który jest w tym podzie, go przymocować. Takie samogwintujące śrubki. Najwyżej poleci z jedną deską do wody. Co? Góra dwie, bo jest dwoma przymocowany, więcej nie będziemy wkręcać. Ale zobaczcie, jaki patent. Naprawdę przemyślana konstrukcja. Dobra. Pasuje. Okropne zamieszanie na wodzie. Zobaczymy, co to będzie. Generalnie całą dobę czekaliśmy, wreszcie odjechało Sławkowi. Ale strasznie się wpierdzielił chyba w zestawy sobie. No nic, no. Tak jak powiedział, że zrobi wszystko, żeby wydłubać jakąś rybę. I tak się stało. Ale się cieszę. Chyba wreszcie do tego dorosłem, żeby odczuwać niesamowitą radość, jak ktoś łowi ryby. No to nic, niech się dzieje. Wiatry straszne dzisiaj zapowiadają, ale będzie noc. One wejdą, one muszą wejść. To jest niemożliwe, tak jak mówiłem. Jest. Dobry. Tak? Co? Warunki ekstrem. Warunki ekstremalne, ale mamy wariata. Cicho, Denis. Denis, nie przeszkadzaj nam tu teraz. O. Mamy wariata. Ekstremalne warunki, wiatr ma wiać. Wieje nawet z 80 na godzinę. Ale jest rodzyneczek. Miejmy nadzieję, że pogoda nas nie rozpieszcza, ale jakby... Obiecałeś. Obiecałem. Miałem nas rozpieszczać, ale nie dało rady, no sorry. Nie, obiecałeś, że będzie ryba. Piękne tu jest.
Jest? No. Na jesień myślę, wszyscy mówią kabany. Dla mnie to jest kaban. No pewnie. I wszystko w tym temacie. Po ciemaku i będziemy wywozić zestaw. Nie, hardcore musi być, nie? Ale i przede wszystkim trzeba robić to, co trzeba robić w danej sytuacji, tak? Tak, no trzeba po prostu, przyszło jedno branie, to musimy zareagować i trzeba stworzyć drugie branie. A jak bez zestawu nie położymy tego zestawu, to nie będzie branie w ogóle, nie? Trzeba możemy nauczyć na dziki, nie? Wczoraj hol to po prostu jeszcze na tym łowisku takiego holu nie przeżyłem. W takim wietrze, ekstrem, wędka jedna ściągnięta, drugie szczytówki ściągnęło mnie łódka, poszłem, masakra jakaś była, ale jest mega zadowolenie z tej rybki. Mam nadzieję, że będzie jakby, że będzie po prostu coś przyjdzie jeszcze nam złowić. No, pracujemy, co tu robimy, coś słabo z braniami, trzeba popracować, nie wiem, może za bogato, bo zatrzy takie kulki, plomby, 24, może za dużo. Pokroimy je na 4-5 części, zależy jak tam nam wychodzi. Może coś to nam przyniesie jakiś efekt końcowy. Trochę sypkiej zanęty, peletu. Kraina desperacji. Kraina desperacji, no trzeba wiedzieć, no wiesz. Ty, no trzeba jakoś wiesz. Nie zawsze są bunkry, nie? Nie zawsze wiesz. No, nie, dokładnie. Nie zawsze jest dzień dziecka. Ja w ogóle mam pecha do tego łowiska. Drugi raz tu jestem pod rząd w takim spieprzoną pogodę. Pech, raz no prawie pech. Zamarzłem, raz kuźwa. Teraz wieje, piździ. Stanęły ryby. Ale dobra, tam nie ma co rozpaczać. Jakby się ciągle łowiło, to by też nie było fajniej. Po co ty się męczysz? Ja to pokroję. Ale ja tak wiesz, nie? Tak dla zabicia nudów, nie? Takie rzeczy. Wiem, że zrobisz to lepiej. Ta, lepiej. One podchodzą, kuźwa. Patrzył prosto, bo cię tak krzywo. Ty, ale co, tutaj nie podkroisz na dwie? Ale to ja kurwa potem nie ma brań, nie? No tak. Nie, to może... tak się nie dało, Wisławek. Myślisz? Ja jestem tutaj z sobą ostatni raz. Skusisz się na jedną kuleczkę? Proszę. O. Paliwo się skończyło? Rzecho? Paliwo się skończyło? Trzeba wiesz, nie? Czy jeździ? To trzeba na czymś jeździć, nie? Smaczna klapka? Nie. Ale wolę, żeby nie wpadła niż to jajce do wody. Ale bardziej, że wiesz, nie? O, widziałeś? O, wykapka? Byłaby kapka i co? No. I byłaby rozpacz. Poczekaj. Jakbyś zgubił klapkę. No, ale to jest petarda, no. To by ci Lucek taką wyprodukował. Myślisz? El Combinatore. El Combinatore? Redaktore. A kombinatory to Lucek, a. No jo. Jest dobry w tym, co robi. Straszny łomot nam daje ta woda dzisiaj, ale olać to. Dostaliśmy informację, że na Dobrze Klasztornym nasz przyjaciel Władimir z prezesem podczas zasiadki łowi karpia 25 kg. Dla mnie, dla osoby odpowiedzialnej za marketing, to jest wspaniała rzecz. Oczywiście nie będziemy jakoś wybitnie tego gloryfikowali. No, znamy swoją wartość na rynku. Nie, jestem szczęśliwy jak cholera, nie? Znaczy się tak, powiem tak. Gdy los postanowi ze mną zagrać w karty i powie albo joker tam, albo joker tu, to powiem tak. Dla mnie tu 25, a dla nich 30. Okej? Okay? Dobra. Trochę spieprzyłem. A może właśnie o to chodzi, żeby na obrzeże. Upewnimy się, czy dwie komory spadły. Dobra. Bach. It's a far cry from my tears and yours, but the mouth goes on. No need to go cry. I don't know why, I don't know what's
not right. Why? Well, I say, hey, what you done? Nie zawsze jest dzień dziecka. Kurczę, chyba byliśmy zbyt pewni. W ogóle fantastyczne jest to wędkarstwo karpiowe. Daje takie lekcje pokory. Gdzieś człowiek myśli, że jest dobry, że ma patent na daną wodę. Ja tutaj pierwsze moje dwa wyjazdy, dwa wielkie karpie, kilka pięknych karpi. Potem łomot, wiosenny łomot, zimno, załamanie pogody po takim cieple. I teraz znowu to samo. Jesteśmy tutaj ze Sławkiem. Gdybym był sam, to jeszcze bym podejrzewał, że popełniam jakieś błędy, ale nie z nim. Zrobiliśmy wszystko, co można, a mimo wszystko się do końca nie udało. Ale jeszcze mamy jedną rzecz do zrobienia. On o tym nie wie, a jeszcze przecież ciąży na nim odbiór statuetki za Big Fisha z poprzedniego roku, który jest tradycją u nas w ekipie. Także zrobimy mu poranne zaskoczenie. Może troszeczkę osłodzimy mu tą gorycz porażki. Ziu! Sławek, mieliśmy to zrobić na pyposzce. Daj kawę. Proszę. Daj kawę, nie będziemy się musieli całować. Dokładnie. Najlepiej. Big Fish 2017, Sławomir Olżyński, karp 25600. Jeszcze wtedy nie zdradzaliśmy, z jakiego to łowiska, ale teraz to już wszystko się rozklepało, wiara wie, nie? Wspaniała woda Delos, nie? Zakochałem się też. Zresztą w sumie dzięki wam też się tam pojawiłem. Ty z mojej dziury go złowiłeś, pokazałem ci ją palcem. Tam z twojej dziury. Miałeś patent na nią? Nie, ale pokazałem ci, że tam te ryby są, nie? No tak było, rozmawialiśmy tam, nie? To było wtedy, nie? Tak, to ty tak po nas zjeżdżałeś, nie? Tak. Ty, mogę sobie przepisać ten sukces? Bo. Nie, absolutnie. Kurde, nie trafiliśmy, kompletnie, nie? One zaczęły brać dopiero po nas, jak my wyjechaliśmy, jak my wyjechaliśmy, nie? Dokładnie. Ale dobrze, no co, chociaż takie malutką cegiełkę sobie postawię na tym fundamencie. Sławuś. Dziękuję. To jest taka tradycja w ekipie Other Carp Teamu i będziemy ją kontynuować. W tym roku prowadzi Hubert Dopierała, tak, tak, który o 2 kg przebił Pawła Opanowicza. No ale ty masz jeszcze szansę, nie? Czy nie? To bez ciśnienia. A w tym roku jeszcze będziesz na wodzie, gdzie jest taka szansa na taką rybę? 27 kg? Może pojadę na Miłoszewo. O! Może. Ale to w listopadzie dopiero. Będzie atak na Big Fisha. Nie, tam. Atak, żadnych ataków nie ma, nie? Trzeba walczyć, nie? Trzeba walczyć. To po kawusi, nie? Po kawusi. Po kawusi. I jest pięknie. Ja nie. To mogę być ja. I co? Słabo. Słabo, nie? No ja jestem zawiedziony trochę, nie? Ja kurde chyba bardziej, nie? Ale to jest tak, jak się człowiek napali, wiesz. Żeśmy sami sobie wytworzyli ciśnienie. Film. Znaczy no chcieliśmy coś zrobić. Chcieliśmy tak? Coś zrobić, nie? Chcieliśmy coś zrobić, coś pokazać, a... Kurde, jak to tak się zatechce, to no tak. Przeważnie jest na odwrót. To... Przecież ty tutaj takie wyniki robisz, tak praktycznie, rozklepana woda, tu miejsce. Wjeździliśmy w nocy, ta dziura, nie? No nie, no łowisko jest, znam je, że tutaj jakby często jestem, to znam tę wodę, tak? A parę miesiąc, ile? No to było super, tak. Nie? Miesiąc wynik... temu ta ryba, ta 20-kilogramowa ryba, którą teraz zobaczycie. Także mało tego, jeszcze 2 tygodnie wcześniej też miałem ją, tą samą. Nie? Tą samą, właśnie, tą nawet samą. O tym nie pisaliśmy, nie? No, tą samą rybę, ta sama ryba była, nie? Ty pisaliśmy o tym? Znaczy było, coś, zmianka aha, była, aha. Że po 2 tygodniach. No, dokładnie 15 dni było. Tak, żeśmy dyskretnie to zrobili, bo czasami to aż... Ale to tak jest, jak człowiek przyjeżdża i nagrzany jest, żeby jakieś tam coś pokazać, coś nagrać. Ja powiem a szczerze. Jak, a jak przyjeżdżasz, tak jak z tą 20, bo przyjechałem do kumpla tutaj na 14 godzin zasiadki. No i przecież tak, że to po prostu jest jakiś... No super było, nie? Nie, no kupę ryb tutaj w tym roku złowiłeś. Pięknych ryb. A... Ile 20 złowiłeś w tym roku? 4. No. 4. No nie udało się, no. To przeze mnie. Ja słuchaj, ja tu byłem tak. W prawo frajera zrobiłem. Potem jakiś następny fart. Teraz będę pokutował, mam nadzieję, słuchaj, odbijamy sobie w przyszłym roku. Tylko nie tak roku. Jak wczoraj mówiłeś, że 11 lat pokuty, nie? 11 lat pokuty. Żeby tego nie dożyć. Nie, ja bym sobie jeszcze pożył.
Ja też. Ale... Na rybach. Nie wiem, czy... Czy aż zobaczysz, będzie mi się chciało. A zobaczysz, że ja przyjadę przyszły weekend? Nie ten, co teraz jest? Mhm. Tylko przyszły weekend przyjadę i będą brały. Ale nie będziemy tego domontowywać. Nie. Nie, to nie generalnie chodzi o to. To trzeba pokazywać realne te wyjazdy. My stoimy za firmami, tak? W sumie ja bardzo. I najlepiej by było pokazywać sukcesy firmowe, tak? A trochę mamy tych sukcesów. Mamy ludzi mniej, bardziej aktywnych, ale mimo wszystko no, te sukcesy odnosimy. I też nie chodzi o to, żeby pokazywać, że wiecznie te ryby się łowi, bo nie wiecznie. Wiecznie się tych ryb nie łowi. Przecież jakbyśmy ciągle łowili te ryby, to by w końcu nas zdobyło. A jakbyśmy ciągle pokazywali, jak się to ma do stanu faktycznego, gdzie na przykład człowiek jeździ, mimo to, że to jest woda komercyjna. Chociaż o skali trudności, o pięknie wód dzikich tutaj, wczoraj mogłoby być PZW. I tak naprawdę to też się wymaga tego łowienia od tych łowisk, bo chciałoby się, żeby te ryby się łowiły, bo to jest woda komercyjna, zapłaciliśmy, a nagle przyjeżdżasz, dostajesz łomot, tak? Czyli jednak można dostać, tak? Można być mistrzem i nie zabłysnąć mistrzostwem, tak? Czy mistrzem się jest wtedy, no wiesz, jak ryba wiesz. Bierze. Nie, mistrzów jest, nie ma. Tak. Mistrzów nie ma, są wspaniałe chwile nad wodą. Dokładnie. I tak dalej. Gloryfikowanie sukcesów. Będę to powtarzał, aż się mi znudzi i przestanę to mówić. Jak byśmy złowili, byśmy byli hipokrytami, to byśmy uznawali, że kulka zrobiła robotę. To teraz jest pytanie, czy kulka spierdoliła nam wyjazd. Bo nie złowiliśmy, nie? I jeśli dochodzimy... Sławek, ale rozumiesz, jeśli dochodzimy do tego, że przynęta dla nas jest wyznacznikiem sukcesu, no to również może być wyznacznikiem porażki. Ale nie jest tak, po prostu tak nie jest. Nie ma złotych. Nie ma złotych kulek, złotych jajek, nie ma niczego złotego. Jest tylko złote słoneczko w narożniku pewnej komercyjnej stacji telewizyjnej. Nie reklamujemy tutaj żadnych podmiotów. Nie. Chyba, że zapłacą, to o Polsat chodzi. No. Tak, Ligę Mistrzów koduje. No siema, w przyszłym roku odbijamy sobie tutaj. Wasze zdrówko. Jesienną, poranną kawką. Ja tu jeszcze parę razy przyjadę. On tu już raczej nie. Pozdrawiamy, trzymajcie się.